Siemaneczko, z tej strony Ferguson Care, witam u mnie na kanale w kolejnym materiale z gry Far Cry 6, moi drodzy, w którymś już ostatnim odcinku. No, także tak, moi drodzy, szybka, co? Nie, reanimacja. Nie wiem, zapomniałem słowa. Tak, aktualizacja, powiedzmy tak, aktualizacja tego, co wydarzyło się ostatnio. Mieliśmy napad na Castilla podczas jego wypowiedzi, która, jego przemówienia, która się tak naprawdę nie odbyła. Zostaliśmy pojmani, zostało nam wyrwane kilka zębów, ale na szczęście potrafimy się wypowiadać, także nie jest źle. I teraz cutscenka, kurde, którą myślałem, że nie będzie od razu. Wolne wybory, wolność słowa. Ale Diego nas uratował, zabijając generała Castillo. Oczywiście było to nam na rękę. No i kilka dziwnych rzeczy jest, których na razie nie rozumiem, ale mam nadzieję, że będzie to wyjaśnione. Ja tu zale. I'm done, Talia. No more secret meetings. No more protests. Karty mi się, kolory mi się skończyły. Nie wykupiłem pakietu premium. Będziemy mieli czarno-białe. Just march into the Capitolio and put daddy's gun to Castillo's head? No. I'm going to build an army. And then I'm going to put Castillo in the ground. In the ground. Come with me. Chica. You don't think I can do it? I've seen this, Talia. I've dreamed it. My mama used to tell me, save the dreams for the rich, fair-skinned Yarens. Us, we don't get to dream. We survive. You're not going to free Yara by killing Castillo, rich girl. You have to convince Yara it wants to be free. For all of us. Clara. Clara. Wanna tell me why you dragged me back to my old orphanage? Kurde, ona rozmawia. Aha, bo tamta ona nie szyje przecież. Soon we march on the Capitolio. And now Castillo wants to meet. You're kidding, right? Meet, to musisz upolować mu. Czarninę. Face to face. I think Castillo's always two steps ahead. And he's not going to stop unless we put a bullet in his skull. And then what? We kill his kid too? You had your chance. Why didn't you do it? Nie wolno zabijać dzieci. Nie one wiesz tego? Claro. There was a Castillo up in that hotel. He just had the wrong one. You let his kid live. And then Castillo let you walk away from a death sentence. No nie do końca tak było. But the thing is, Danny. You were right. If Yara is going to have a future, his people, our people, we need to coexist. And the point was never to kill Castillo. It was to free Yara. For all of us. I co, na mnie zrzucasz czarną robotę? You had already made up your mind, hadn't you? Yara needs a leader, Clara. Not a martyr. Viva Libertad, Danny. No viva, viva, no. Ciężka sprawa. Nie zrozumiałem trochę jej przekazu. O co, mamy go zabić w końcu, czy nie mamy go zabić? Oj, no dobra, cel zrealizowany, to najważniejsze, operacja ukończona już na samym początku odcinka. Dobra, to widzimy się w kolejnym, pozdrawiam, bo... nie no, żartowałem. Dobra, co możemy zrobić? Jakieś ognisko... Nie, znowu się błyszczą. Dobra, dostaniemy jakiś telefon. Lekarstwa. Wiecie co? Ja wam powiem tak. Livo na wertalo! Dobra, nie zginę. Dobra, przejdźmy się może tutaj. Aha, to jest znowu ta miejscówka. Czy my musimy teraz wkliknąć? Zobaczmy, co tam do arsenału przyszło. Dostaliśmy pistolet. A i owszem, ale... nie chcę nim grać, bo... Bo nie. Dobra, jeszcze raz. Wchodzimy na mapę, w dziennik. I co my mamy teraz zrobić? Nie ma żadnego... Jakiś telefon? Halo? Co? Iść tam?
Może jak odejdziemy kawałek, to jakiś telefon dostaniemy? Czy to koniec gry? No, halo. Danny, meet me at El Guardian statue outside of Esperanza. Dzięki. Now! What the hell is going on, Juan? It's Clara. Can't you just get there? This is D-Day, Danny. Fucking D-Day. Fuck. No to dobra, jak D-Day to D-Day, no. Idziemy tam szybko. W jaskini lwa. Czyżby to miało być... Spotka się z Juanem. U podstawy pomnika. Zbadaj tabliczkę u podstawy pomnika w północnej części półwyspu. Dobra, mam nadzieję... Ups! tak się unika kłopotów. Kurczę, czy to jest daleko jakoś? O cholera, dobra, tak to ja sam mogę iść. Desant, możemy... A mówiłem, dlaczego tutaj nie mamy żadnych tych, dobra. Żadnych opcji. I nie odkrywaliśmy tej części mapy, a na szczęście wszystko się wyjaśniło. Pędzimy do... Dobra, poproszę moje miejsce docelowe. Dobra, tam. Dobra, rozpędźmy się troszeczkę. Jednak coś tu jeszcze odkryjemy. To może nie być jeszcze koniec. Ale wydaje mi się, że już teraz będziemy ciągnąć do końca fabułę. Tak naprawdę te jarańskie opowieści chyba już też niczego nie wniosą. A zbliżamy się do końca, więc wydaje mi się, że chyba pociągniemy po prostu fabułkę już do końca. I chyba, że coś jeszcze się takiego pojawi pobocznego, związanego mocno ściśle z fabułą, to chciałbym wtedy to zrobić. A tak to chyba raczej nie będę sobie zaprzątał głowy niczym innym. No troszeczkę się zmęczyliśmy. Fajny pomnik. Dobrze. Hell of a view. Too bad the Capitolio building ruins Esperanza. Nowi rekruci, proszę przeczytać. Jesteście tutaj... jesteście tu nowi, słuchajcie. Fogel złożył mnie innym ręką. Nowym rekrutom tę samą gównianą ofertę co wcześniej, że można zgłaszać do tego... wszystkich fałszywych jaran w Esperanzie w zamian za sporą garść czegoś tam. Dobra. Cel wojskowy. Dobra, mieliśmy przeczytać tabliczkę. Archanioł Michał, obrońca wiary katolickiej i zbawca dusz, to jeden z najbardziej znanych i szlachetnych świętych. W przeszłości zepsuty kult triady czcił jednego ze swoich demonicznych duchów pod jego postacią, by władcy nie poznali się na jego herezji. Tym sposobem wszyscy... zwolennicy prawdziwego katolicyzmu muszą zawsze czuć się być czujni niczym jak sama Archanioł. Modlitwa do świętego Michała Aniarka. Święty Michał, dobra, nie będziemy czytać żadnych tutaj religijnych tych. Mieliśmy tą tabliczkę przeczytać. moment, Ewenwachten. Co to oznacza, że to będzie koniec? Rozpoczęcie operacji z Joannem będzie miało swoje konto. Nie będzie można jej opuścić, dopóki zadanie nie zostanie wykonane. To bilet w jedną stronę. Jesteś gotowy, partyzancie? Akceptuj. Chyba to zbliżamy się. Juan, what the hell are we doing here? It's best to hide in plain sight. What? I told her not to go. I fucking told her. Told who, Clara? Juan, what is happening? He took her, Danny! He fucking took her! Clara. Castillo won in parley, just the two of them. Said the war was over, Libertad had won. He just wanted an elegant exit. Played right into her fucking id. Castillo's dog smashed our convoy the moment we hit the coast. Fuck, so what next? You and me are going to invade El Presidente's private island. Por favor. Tam będzie koniec. Who's this? Chesnians call it the elephant. You cut off the breathing tube, they rat out their own mother. Then they tell you some other fucked up shit. Hey, what's your size? Supremo on or off. Dobra, czy my się już przeniesiemy od razu na to? Bo ja tam widziałem jeszcze uran i wydaje mi się, że w tej szczelinie można było go podnieść. Chyba, że my już po prostu zostaniemy przeniesieni tam. No, oczywiście, dobra. Every single soldier on that island was handpicked by Castillo, so keep your distance. These are elite killers. Do you understand? Ready. I'll find sniper cover. You hit the house. Dobra, mamy przebranie. Przygotowujemy się, moi drodzy,
na mocny finał. Mam nadzieję, że będzie epicki i nie spieprzę czegoś jak zawsze. Dobra. Chodzimy do przodu. I co? I my mamy tylko tyle? Ariu, kurde. Twój, znaczy, nic nie mamy, mamy tylko pistolet i karabin. No dobra, przebranie łatwiej mi się przyniesiemy. Dobra, może schowajmy broń, żeby nie latać. I lecimy. Mundur utrudnia wykrycie przez żołnierzy, dobra. Bardzo miło z ich strony. Ładnie, nic jej nie będzie. Uratujemy ją i ona nas pokocha. I odpłyniemy łódką w zachodzące słońce. Czy coś takiego. Nie wiem, trochę to wymyśliłem. Ale nawet fajnie, co? Taki scenariusz dla Daniego, wydaje mi się, że dość taki. Juan, got eyes on Anton's home. Okay, I am in position. You need to get past the wall and do it without getting caught. You are a panther, Danny. No one can touch you. Any actual advice? The gates through the wall will be locked. Find the key, Danny. Like some kind of key finding panther. Suerte. Na, dobra, na niego chyba widzę działają jeszcze piguły. My idziemy szukać tego klucza. Przede wszystkim rozbierzemy sobie to. I te wszystkie stroje, które zbierałem, były po to, żebym na sam koniec szedł w... Dobra, tu się musimy, możemy tylko wspiąć. Tu jest jakieś wejście. Tu mamy jakiś list. Ostatnie działania obrony wykazywały słabe punkty w sektorze Bravo. Tym, którzy się nauczyli kryptonimu, wyjaśniam, że to na północnym zachodzie, a mieliście na to 2 tygodnie i ściągawki na kartkę. Mówię o tobie, szeregowy Perez. Okej. Okay. Dobra, północny co? W północnym zachodzie. No dobra, to idziemy tam. Mam nadzieję, że będę mógł sobie ten... Co, ja sobie tędy przejdę? A dlaczego? Teraz ty jesteś tutaj not allowed. Kurde. Dobra, północny zachód, no to no musi być od tamtej strony, tylko... Aha. Tam jest północ. Dobra. Can't have a private villa without a massive security wall to get through. O północny, kurde, zachód, to dobra. Ale czy przebranie łatwiej? Musisz znaleźć klucz, by przejść przez bramę, ale nie mogą się zdradzić. Okej. Okay. Ups. Dobra, tam widziałem, że jest przejście, ale tu też jest chyba jakaś bramka, co? Nie, tędy nie przejdziemy. Moglibyśmy spróbować tu wejść. Nie chciałbym strzelać do nikogo, żeby, kurde, sobie przypału nie zrobić. Dobra. Na pewno będę... Dobra, tam jest jeden gościu, tu jest drugi gościu. Kurde, bo... Nie ma tłumika też, przypałowo. Okej, dobra, ten wlazł do środka. Ja ściągle tam w środku, żeby się tylko nie obrócił. Okej, coś tu było. Amunicja. O kurde, jest przypał. Dobra, wyłączmy może ten alarm, to przynajmniej nie będzie, kurde, tutaj przypału. Ej, jest grubo, jest grubo. Dobra, on sobie poszedł. Dobra, jest klucz. Easy. Tylko teraz, czy my stąd wyjdziemy? Kurde, idzie koleś. Co? Danny, don't you know how to hide a fucking body? What are you talking about? Castillo security found the stiff. They're on high alert now. Eyes open. Shit. Nie, nie sygnał, nie sygnał.
kurde, nie sygnał, proszę. Kurwa mać. Porażka, ale to zdupczyłem, no szchotwardome. Jak on mnie widzi? Na zdrowie. Dobra, spieprzamy stąd. O nie, o nie. No i zajebiście, już jest po mnie. Dobra, spróbuję to obejść jeszcze bardziej dookoła. Nie wstrzeli alarmu, chyba że go... Dobra, spróbujmy... Danny, I know this looks like a goddamn resort, but we are not on vacation here. Having a little trouble getting in. Lose the piña colada and get the fuck over here. Dobra, oni teraz... Biegnie tu? Nie, zatrzymał się. Jak oddam strzał, to będzie lipa. Ten mnie tam widzi, 62 metry. Dobra, bujaj gar. Tu jest koleś. Kurde, serio? Fuck knows what Castillo's doing to Clara. AC, you need to remember that these grounds are patrolled by Anton's elite killers. Your uniform is useless. Dobra. And if you get discovered. Zginęliśmy ciula, to mam nadzieję, że mam podniesiony ten ten. Right. Breathe, Danny. Będzie ciężko. Nie mam pojęcia, jak się mam tam przedostać. Czy po prostu tutaj przodem. Okej, Clara. Where the fuck are you? Ale tu jest koleś. No dobra, okej, okay, jeden sprzątnięty. Mam nadzieję, że go tutaj nie znajdą. Idziemy dalej. Tam jest jeden. Ej, może wejdę. Oby. Dobra. Serio, tędy nie wejdziemy. Ludziska. A, muszę się tu przyczaić, kurczę. Jakieś okno chociaż mogłoby być otwarte. Dobra, tamtego może... Nie ma nawet kamyczków. Okay. Can't have a private villa without a massive security wall to get through. Dobra, mamy kolejnego. Dobra, podnieś, no podnieś to ciało. Okej. Okay. Idziemy schować je. Nie wiem, to będzie kurde dość długa przeprawa. Nawalnimy go tu w krzaki. Tam jest jeden koleś, którego może dobrze by było ściągnąć. Okej. Mam nadzieję, że... Ale się ciężko obrócić z tym gościem. Bierz te ciało. Nie możemy go tak tu zostawić.
Ale jestem zgrzany, wam powiem, normalnie emocje, kurde, sięgają za nim. Mam nadzieję, że tu nikogo nie będzie. Rzucamy typa tu i wracamy. Ja już się przestraszyłem, że tam, kurde, jakiś koleś idzie. Tam jest jakiś gościu. Nie mogę wstrząść żadnego alarmu, no nie wiem od której strony ich zajść. Ale dobra, no, trzy ciała mniej. Tu nikogo nie widzę na razie. I dobrze, jakby tak zostało. Co mi po amunicji, jak ja... Nie... Dobra, wyłączmy może jeszcze ten alarm. Na pewno to pomoże w tym, że nie włączą alarmu. Jak będzie wyłączony? Dobra. Danny, try the second floor. I'm picking up movement there. Okay. Gracias. Dobra. Kurde, it's finished, zajebiście, no kurde. Mam nadzieję, że się to zasejwowało, ale lipa. O, powiem wam, że ciężko jest, ciężko. Od którego momentu? Juan, I mean. Copy, Danny. Let's move. Okay, zajebiście. Dobra. Spory mi. Porażka po raz kolejny. Próba numer 3. A czy to ma tłumik? Ty, to ma tłumik. I mean. Copy, Danny. Let's move. Who the fuck knows what Castillo's doing to Clara? Easy. You need to remember that these grounds are patrolled by Anton's elite killers. Your uniform is useless now. And if you get discovered, Clara dies. Shit. Right. Breathe, Danny. I got your back. A może teraz to się uda? Okay, Clara. Where the fuck are you? No backup today, come mierdas. Tam był ten koleś. Dobrze było tam ich sprzątnąć, tych tutaj. Dobra, robimy to na szybko. Ja nie wiedziałem, że on ma tłumik. Ten broń. Try to call backup now. To jest ich ostatnia piosenka. Tam powinien być gościu, nie? Dobra, gdzie jest tamten? No, tamten jest tutaj. Nie widzę. Dobra. I... Jeden jest tam. Shit. Special forces. Tylko, że ja nie wiem właśnie, czy on nie ma tego... założonego tego hełmu i czy jak ja go nie walnę w głowę, to czy on... po prostu nie przeżyje tego i znowu będzie przypał, a to by było... Nie zabiłem go, no i chuj.
Dobra, może nie włączy alarmu. To jest, mam nadzieję, że ostatni. Idę go szybko dorwać. Gdzie on, kurde, jest? Nie wiem, gdzie on biegnie. On biegnie tam do alarmu, który jest włączony. Wbieg na bank do środka już. On szuka, żeby włączyć alarm. Gdzie jest jeszcze alarm? Alarm. Clear. Jesteśmy. Zajebiście, mamy sprawdzić drugie piętro. Leży. Chcę do góry. Where is the drugie piętro? Jeszcze ktoś tu gdzieś tupta. No, żeby tylko nie włączyli tego alarmu. Okej, teraz jest emotion. Tu raczej nie, dobra. Ale tutaj była drabinka i możemy wejść sobie do góry, nie? Gdzie ona była? Tu, z boku? A potem powinniśmy móc wejść chyba, nie? Jak dobrze pamiętam. I tu nie jesteśmy w stanie się dostać. Mi się wydawało, że tutaj były te drzwi otwarte. Oj, była drabina. Oj, patologia. No comments, my friends. Przechodzi hopko, drabiny jej nie widzi. Ale to ja mogłem tylko zrobić. Dobra, na szczęście jesteśmy już u góry. Możemy sobie tu spaść. Bang. Ale ja chcę zabić jeszcze tego jednego gościa, który jest gdzieś tutaj. Ale gdzie on jest? Dobra, może nie wnikajmy w to. Chodźmy. Interakcja. Staring. Sit. Danny, sit down. My mother. O nie, jeszcze mlaskałem. Ja nienawidzę, jak ktoś mlaska. Też nie lubicie, jak ktoś mlaska? Ja nienawidzę, mnie od razu. I have acute leukemia. I was diagnosed 13 years ago, but there was a doctor. He promised what we are all so desperate for. Time. But it wasn't enough. Was it Diego? Papa, I don't want to hear this story. I needed insurance. But the irony was, I hated kids. But Maria, she had a way with words. And here you are, mijo. 13 years strong. And what happened next, Diego? The vivero stopped working. When? 6 months ago. Ni más ni de condolencias. No lies at my table! I will be gone, but he will see the vision through, won't you? Truth or lies? Always truth. You're a fucking monster. Ah, I think that was truth. Danny, watch my little firefly dance. You know, when I captured Clara, I thought I had won, but it took my son to show. Nie mówcie, że on go palnie. Ej, tylko nie młodego. You are libertad. I'm just a guerrilla. No lies at my table. You're a legend. They tell stories about you. Come on. You are their hope. And now you will become my hope. You're kidding, right? And you still don't get it. I told you to leave. This is your fault. You want her to leave. You will accept the rank of general in my army. My Danny Rojas! Why are you so obsessed with dividing us? True Yarans, fake Yarans! It's one fucking Yara! Let us pick our own future! You're just some sick, dying old man. And you poor kid. Your brain must be so fucked up with his poison. No eyes on Anton. I'm taking out the kid. Who are you talking to? I'm taking the shot. What? No! O kurwa. Nie wierzę w to. No!
I get him, Danny? Juan! Clara's hit! No! Dostała w głowę, no nie żyje. Ja pier... She's dead! Juan! Danny? Come mieras! O cholera. Ale lipa. Dobra, dostaliśmy fajną broń. Ale to chamsko strzela. Dobra, nie wiem co to za broń. Dobra, zabezpiecz willę Antona. No to robimy to szybko. Dobra, on gościu w ogóle nie dostał. Dobra, musimy zrobić tak. Dobra. Dobra, szukamy gości. Szybko reload. O, to fajnie przeładowuje, nie? W tej animacji. No, nie mogę trafić. Kurde, nie zdążę już. Jeszcze jednego. Kurde, jest ich więcej. No, będzie do mnie strzelał. Lecz się. Ale musimy się schować, kurde. O kurde, trochę się tu, przyznaję, zebrało. Granat. Strasznie słaba ta broń jest. Dobra. Tu gdzieś jeszcze został jeden koleś. Dobra, to pies tylko. Okej, okay, udało nam się zabezpieczyć tą willę, czy nie? Chyba tak. Dobra, spotkamy się na dziedzińcu, lecimy czym prędzej. Dobra, będziemy mieli znowu cutscenkę. Ale najgorzej, że Clara nie przeżyła tego. What happened, Danny? We never talked about killing the kid. What do you care about some fucking rich mocoso in a castle? You think I'm a fucking idiot? You don't care about the goddamn kid. You just don't want la revolución to end. We had her, Danny. He wasn't part of the plan. You are exactly what I said you would be. A junkie. You can't quit. Just like me. I am nothing like you. Not yet. Clara is dead. But we have the Eagle's Nest. This is where we'll launch our attack on the capital. What are you talking about? You know exactly what I'm talking about. Like it or not, you are Libertad Jefe. So either walk away right now, or lead us to fucking victory. O kurde, zostajemy wodzem. We never talked about killing the kid. Where are you going? To finish what she started. Okej, okay, zasada. Każdy partyzant dowodzi własną rewolucją. Czy my to jesteśmy w stanie jeszcze zakończyć teraz w tym odcinku? Nie wiem, czy tego po prostu nie dociągnąć już i będzie najwyżej troszeczkę dłuższy. 3 godziny. Clara dreamed of this moment. When I met her, I wanted to get the fuck out of Yara. Then she told me what we're fighting for. She explained it really well. Fighting with you has been great.
just great. I got your back. You have mine, you know? Even if you're old, if you're young, that's okay too. I like all of you. What I'm trying to say is, we're going to win. I promise. Shit, you're really bad at this. Yeah. Wow. Danny, Clara was a great leader, but there's a reason we joined Libertad. We're with you, Jefe. Now, let's take our country back. Danny, viva Libertad. Viva Libertad. Love you, Danny. We got you, hero. Okay. You look like a bag of shit. Like looking in the mirror, no? Get some rest, compay. Be the legend tomorrow. Dobra, czyżby to miał być ostatni jakiś atak? Czy będziemy się jeszcze musieli przygotowywać? Czy to po prostu już będzie... Nie, okej, dobra, Terre de Lion, Esperanza, okej. To jest ta wysepka na samej górze. Nie, no musimy to dociągnąć już, moi drodzy. We must consider your safety. Libertad is surrounding the capital. We need a clear view of the sunrise from here. Sí, señor presidente. I want yarns to catch the horizon at every intersection. I have several boats prepared. If we leave now, we can have you and Diego. This is the wrong design. I said Pereira, not Van Allen. Do not pollute Esperanza with my father's obsession with Art Deco. Your eye is impeccable, señor presidente. Please, you must listen. At least the boy must be... Enough! Oh. Can you see it? Why can you see it? Let's take a look at the plaza again. Something modernist, like Genere. No to jazda. Ja wyłączyłem kamerę, chciałem ją tak, wiecie. No ale dobra. Okej, tu jest jeszcze zakończone. Wow. Dobra, czy my lecimy porozmawiać z Juanem? How about you make me one of those supremos? Weźmy jeszcze szybko w arsenał. Który dostaliśmy? O nie. Nie wiem, który. Dobra, doesn't matter. Dlaczego ja mam tą czapkę? A nie. Sorry. Momencik. Użyj zestawu. Aha, mamy cały zestaw założony. Dobra. Nieważne. A Supremo mamy jakieś lepsze odblokowane? Nie, mamy tylko te... Nie wiem, czy tu by nam... Nie, dobra, zostawmy może tak, jak mam. Okej, okay, lecimy, gadamy. I can do that. I'll call it La Espada. That's fucking original. It'll be small, but angry. And it'll spray knives and smell like a horse. Does anyone like you? No, popatrzcie na mnie. O, tu jestem. Tu, poproszę. Rozmowa. You want to know why I followed Clara? She had a vision. It's because she's nothing like me. There are too many Juans in this world. Too many Antons, and maybe too many Dannys. There will never be enough Claras. Danny, you ready to break a country? Tak jest. Dobra, przenosimy się tam. Tak mi się przynajmniej wydaje. O kurde, tu już jest mocna walka, z tego co widzę. The battle of Esperanza has begun. Enjoy every goddamn minute, Danny. Ten wyraz twarzy jego. Chyba wskoczyliśmy do wody, będziemy płynąć? Last time I was on a boat ride like this, Clara told me I should go work in a Yankee supermarket. She was fucking with you, Danny. She knew exactly who you are. She also told me that she would never live to see her vision of Yara. Clara did everything with eyes wide open. She knew what she was signing up for.
She should be here instead of me, Juan. You're allowed to miss her, Danny. Just don't get lost in the clouds. We take Esperanza for Clara. Viva Libertad! Viva fucking Libertad! Check Viva out the fucking fireworks. Libertad. It's beautiful, isn't it? Dobra, wszystko zapisane zostało na papierze. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś długi epizod, tylko po prostu wbijemy, przedrzemy się. That's my fucking line. Wiecie co? Jestem chyba zmuszony do tego, aby wejść w arsenał i zmienić ten karabin na ten, który mieliśmy, bo nie wiem dlaczego w ogóle, kto mi go zmienił i jakim prawem. I w ogóle dlaczego i arsenał, pistolet, my graliśmy, kurczę, teraz nie pamiętam, ten? Tak, ten, tym graliśmy? Ale dobra, coś jeszcze nam się zmieniło? To mamy, łuk mamy, okej, okay, lecimy. Nie wiem, czy łuk nam się do czegoś przyda. Ej, co jest, kurde? Dobra, lećmy się. Dobra, wbijamy tam w nich. Wjeżdżamy do środka, chłopcy. Danny, charges are off. I've punched a hole for you two into Esperanza. Nice one, Espada. Miło z twojej strony. Castillo's forces are not letting up. Be ready. Eyes open, Paolo. Radio Libertad is live from Esperanza, Danny. Gdzieś amunicja. Copy pass. Are you good? But fucking doesn't matter. Revolution and stuff. He's fine, Danny. And don't you worry. We're cooking up a sweet soundtrack for destruction. Let's speak some ogromnej wieży, dobra. I copy, Yelena. We've cleared the perimeter. The morale has your back. And Libertad is fucking grateful. Conron would have fucking loved this, Danny. Batter up, Yelena. Dobra, pomogę ci. Żeby oni mi nie poginęli. Chodźcie, chodźcie. O kurde, dostałem mocno. Nie widzę nikogo. Nie widzę go. Dobra, ucieknijmy może sobie tutaj może troszeczkę. Ała, dostaję mocno. Czy my bierzemy ciągle te Vivaro, czy jak to tam się nazywa? Dobra, idę podnieść tamtych ziomków. Już. No, na, czym oni mają pushing forward, jak oni tutaj leżą? Dobra, wstali oboje. Let's go, follow me. Forward. Czy jakoś tak się też mówi, nie? Ups. Jesteśmy w stanie tu jakoś obejść to? A spróbujemy to może go... Dobra. Okej, okay, stąd powinien nas... O, dobrze, amunicja. No hajsu już nie musimy raczej zbierać.
O. Dobra, damy go jeszcze raz rozwalić. O kurde, gin czołgu. Ora, nie mamy. Może granat. O kurde, ale było. Nie widzę skąd, kurde. Dobra, mam nadzieję, że teraz padnie ten czołg. Rozwalony? Nie! No kurde, ile ten czołg ma? Dobra. Lecimy na YOLO. Co jest? Zginąłem. Tak lamusersko. Super. To jest nie pierwszy raz, gdzie zamiast tego wciskam B, a V chciałem, V. Tak ciężko to... No, to. Dobra. Dobra. Idziemy na nich. Zrobimy to teraz szybciej. Are you good? I puked 6 times, I'm dehydrated, and I'm scared shitless. But you know, revolution and stuff. He's fine, Danny, and don't you worry. We're cooking up a sweet soundtrack for destruction. Let's speak some truth. You on? I copy, Yelena. We've cleared the perimeter. La Morale has your back. And Libertà is fucking grateful. Monron would have fucking loved this. Pistolet is... Batter up, Yelena. Batter up. Danny, you ready? Ready as I'll ever be, Lucky. Gin! This is history. And if by some miracle you reach that tower, remember, the war is only over. Ej, dobra, żeby nie walnął. Dobra. We're clear over here. Dobra, lecimy teraz. Olać ten czołg. Sprawdźmy, czy tutaj... Tam jest koleś. Pad. Dobra. Nie widzę nikogo więcej. Dobra, trzeba przebiec. Uciekaj. I'm here. I'm zooming. Ooh, skrzyneczka. Dobra, nie widzę nikogo. Chodzimy na drabinkę. Dobra, musimy się prawdopodobnie jakoś tutaj przedostać. Ej, czy ktoś mnie atakował? Nie. Are you fucking kidding me? Sorry teraz, że mało mówię, no ale jest turbo akcja, nie wiem czy się... Nie wiem czy tędy mamy przechodzić. O ty kurde szmaciarzu. A nie widzę. Wow. A tam jest gdzieś gościu z bazuką. A, spoko, nie możemy się... O!
Dobra, kurde, medyk może przyjść do nich. O, dobiliśmy dziada. O, gdzieś tu był na lewo? Dobra, idziemy do góry. Dobra, nie wiem, gdzie mam wejść teraz. Potrzebuję amunicję. To było niżej, tutaj na dole. Nie, muszę podnieść, bo potem będę płakał, jak nie. Dobra, on mówił czy tak czy siak high ground. Anton znajduje się w ogromnej wieży. Więc przemieszczajmy się dalej tutaj. Okej, widzę, tutaj jest tyrolka, więc na pewno mamy z niej skorzystać. Dobra, ciśniemy. Gdzie? Kurde. Nie widzę nikogo, kurde. Granada. Ale tu jest zamieszanie zajebiste. Możemy iść przed ciebie. Jesteśmy blisko. O, grubo. True believers, okej. Czy tu jeszcze jest jakaś amunicja? Potrzebuję dużo pewnie amunicji. To może jest w góry gdzieś. Dobra, niby najlepsi jego ludzie, tak? Słyszę. Jasne, jasne. O, broń. No to sobie jeszcze podniesiemy. Szedłem tam. Nie wiem, gdzie oni chodzą. Na ostatnim piętrze. Dobra, może tak nie biegnijmy na YOLO, bo żeby nie było, wiecie, akcji tego typu, że się, kurde, nadzieje. Nie wiem, gdzie oni, kurde, tak tutaj może będzie jeszcze wyżej? O, dobra, jest ammo.
A, tu jest zamknięte, więc ten... Oni tak... Dobra, na pewno nie żyją. Dobra, obstałem, że tu musimy iść, co? Tu jest winda. Tu nie ma żadnej miejscówki, żeby się wbić wyżej. Ej, halo? Tam nie. Jak to rozwalić? Dobra, chyba tędy. I have no idea, gdzie oni są. Są jakieś tabliczki. I found it. Jest grubo. Nie. Oj, widzicie? Nie, co zrobiłem? Dobra. O kurde, trochę już jest. Przyznaję. Szczerze, że trochę się tu ich nazbierało, ale jesteśmy chyba już u celu. Okej. Tam trzeba jakoś wejść, tylko... O kurde! Dobra, oni są tutaj. Są. Okej, wow, ale był lag. Gra się zepsuła. No. To już jest twój koniec. Czy on zabije siebie i chłopca? You have killed thousands. Set my city on fire. Destroyed the dream of paradise. All that stands between you and the throne is me and my son. Ja się wyłączam. I'm no dictator. Lies. You're not Clara. Yara is burning. And you don't put out fires with free elections. He's about the same age I was when Nigarias murdered my father. I never thought that you would have to face what they put me through. I'm sorry, Diego. You are my lion. Everything that I did to make you stronger. You are not going to kill him. He's going to die anyway. Last lesson, Mio. There is one thing in life that will always be true. Do you know what that is? Death. See? You will protect him from your friends, from the monsters. He'll be safe. I promise. Lies. Diego! No! To tu się kurwa odwaliło. Don't move, Chamaco. It's okay, Danny. Don't talk. You smell that? That's the stink of fucking victory! Juan, he shot Diego in the fucking chest! Oh, you gotta be kidding me. Forget the kid, Danny! Fuck you, he's bleeding out! Was he hit in the heart, Danny? Is he breathing? Lucky, I don't know. There's too much blood. Don't move, Danny. We're coming up. Come on, Diego. Stay with me, Chamaco. It's okay. It's okay, Danny. You were the lucky one. No. No. Move, Danny.
Lucky, what's happening? I don't want to be the one to say this, but what do we do now? Yara needs a leader until we can hold elections. There's only one person I trust in this room. You better not say yourself. Yara is yours, Danny. Lo siento. No, it's not. I'm not a politician. Glad I was. Maybe you are. The only reason we are standing here is because we didn't wait for one person to solve all our problems. When tyranny is law, revolution is order. Where are you going? Yara's yours. Don't fuck it up. To fallen heroes. To her Yara. You know, Danny, there's never gonna be an election. There's plenty of Castillo's friends out there who want to make sure of that. You want to go hunting? It's like I'm looking in a fucking mirror. Once a guerrilla. Always a guerrilla. I ever tell you the story of the time Santos smuggled me into Uganda so I can steal him a goddamn Sevra? Yes. Angry motherfuckers. But that didn't stop me, Danny. Just gives me confidence. No cóż, inaczej sobie myślałem o zakończeniu tej gry. Przede wszystkim o tym cicho sobie gdzieś tam myślałem, że to Diego zasiądzie na tronie po śmierci jego ojca i odmieni Jarę i uwolni bla 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 i oni go pokochają. Po śmierci oczywiście naszej przyjaciółki trochę się moje zdanie zmieniło, bo pomyślałem właśnie, że wtedy zostanie nim Danny. Ale widzicie, sytuacja się troszkę zmieniła. umarła ona, umarł Castillo, umarł jego też syn. W sumie zabił go ojciec. Yara została uwolniona przez Daniego. Danio się wypiął i sobie teraz będzie żył swobodnie. Znajdzie jakąś pannę i będzie fajnie. Także moi drodzy, no, gra się zakończyła. Dość długi odcinek wyszedł, moi drodzy, przykro mi. Ale jest jak jest. Cicho słuchać muzykę. W każdym razie szybkie, krótkie podsumowanie. Jeżeli chodzi o samego Far Cry'a, to jeżeli chodzi o część fabularną, ja bawiłem się ogólnie dobrze. Dla mnie momentami za dużo w grze było przede wszystkim tych takich odkrywania posterunków, rozwalania i tak dalej. Ja wiem, że jest to takiego typu gra, gdzie trzeba dużo szukać, chodzić, rozwalać. Ale momentami było tego za dużo, jak dla mnie. Także nie zrobiłem też wszystkiego, jeżeli tam na mapie się przyglądaliście. Czyli nie rozwaliłem wszystkich posterunków, nie przejąłem wszystkich tych dział przeciwlotniczych. Większość gry tak naprawdę zrobiłem, nie wiem w ilu procentach. Teraz tak, graficznie gra mi się podobała, fabularnie spoko, fajnie. Jeżeli ktoś by chciał samą fabułę sobie przejść, bomba. Można się wkręcić kozacko. Miałem takie momenty zwątpienia, ale podsumowując grę,
Ja się bawiłem dobrze, mam nadzieję, że wy oglądając to też u mnie, jeżeli trafiliście do mnie na kanał i mieliście możliwość, lub też widzowie, którzy oglądają, że szło okej, nie? I teraz co? Kolejna seria, moi drodzy, tak jak już wspominałem ostatnio i przedostatnio i przedprzedostatnio i przedprzedprzedostatnio i w ogóle, jak wspominałem, kolejną grą będzie Wolfenstein Young Blood. Także zagramy sobie dzieciakami od naszego Williama, ale to nie teraz, to w kolejnym odcinku. Więcej nie będę podsumowywał, co ja tu mogę więcej powiedzieć. Far Cry jak Far Cry, dobry był. Było trochę z piątki, jak to tak było Far Cry'owo, że tak można powiedzieć. Także ja was ciepło żegnam i widzimy się w kolejnych materiałach u mnie na kanale. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, jeżeli się materiał podoba. Jeżeli wchodzicie czasami, a nie zostawiliście jeszcze subskrypcji, możecie też palnąć subskrypcję i też dzwoneczek, żeby być na bieżąco z materiałami. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam was. Cześć!